modzie ekokreatywnej. Dzisiaj na moim kanale zobaczycie filmik Hauls Vinted. I postanowiłam zakupić kilka rzeczy na Vinted, które po prostu ciężko mi było znaleźć w second handach, bo wiecie, ja też poluję w second handach na rzeczy wyjątkowe, na rzeczy o specyficznych parametrach, ale nie skupiam się na konkretnych rzeczach dla siebie. Po prostu co przyjdzie, to jest tak naprawdę. A idę na spontan. Natomiast czasem szukam konkretnych rzeczy dla siebie, które są mi w mojej garderobie potrzebne, których mi brakuje. No i wtedy na przykład zdarza się, że się odwołuję do Vinted i szukam konkretnych rzeczy. W wyszukiwarce wpisuję konkretnie, o co mi chodzi, no i wyszukuję tej rzeczy, która jest mi potrzebna. No i moi drodzy, pokażę Wam, co kupiłam i sami ocenicie, czy to był fail, czy to była porażka, czy to był sukces, czy to była fajna rzecz. Dam Wam kilka rad, jak kupować i na co zwracać uwagę, kupując przez Vinted. Także mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was przydatny, będzie ciekawy. Pokażę Wam kilka naprawdę super rzeczy, które udało mi się upolować, z których jestem bardzo zadowolona. Także przechodzimy dalej i oczywiście bardzo Was proszę, jeżeli Wam się podobają filmiki, chcecie oglądać haul second handów, stylizacje, różne stylizacje, również vintage, rzeczy vintage, a także inspiracje artystyczne i o zdrowym jedzeniu, to zasubskrybujcie mój kanał koniecznie i polubcie filmik. Będę bardzo wdzięczna. No to przechodzimy już do konkretów. Moi drodzy, takie podstawowe rady zakupów na Vinted. Nigdy nie próbujcie dogadywać się poza aukcjami. Czasem trudniej jest kupić przez Vinted, dodawane są te opłaty dodatkowe, to ubezpieczenie, ale wiecie co, z doświadczenia wiem, kupując i na Allegro, i na różnych portalach, również sprzedając na nich, że nie jest to bez powodu i naprawdę warto zapłacić te kilka złotych ekstra, żeby być pewnym, że w razie czego dotrzymacie zwrot pieniędzy, jeżeli ktoś nie będzie do końca uczciwy i rzecz nie będzie zgodna z opisem, to będziecie mogli w pełni odzyskać swoją inwestycję. Także to jest moja pierwsza rada. Nie kombinujcie, tylko kupujcie normalnie przez aukcję z ubezpieczeniem, bo ostrzegają nawet już teraz oficjalnie różne portale, żeby nie kupować poza aukcjami i Wam również to polecam. Oczywiście kupowanie ode mnie na moim kanale to jest trochę co innego, bo ja gwarantuję moim wizerunkiem i jakby ja tutaj też ryzykuję sprzedając i jakby jestem osobą w pewnym sensie publiczną. W związku z tym łatwo byłoby mnie tutaj zdyskredytować, gdybym nie była w porządku. Ale nie mam takiego zamiaru, bo jak wiecie, ja, ci, którzy już coś kupili u mnie, że nawet jeżeli wystąpił jakikolwiek problem, to nie ma problemu ze zwrotem, wymianą i tak dalej. Tymczasem, oczywiście mam nadzieję, że nie będziecie zwracać, jeżeli u mnie kupicie, bo staram się naprawdę wyszukiwać nowiutkie, idealne ubrania z doskonałymi składami. No, ale tymczasem, to jest pierwsza zasada, kupujcie oficjalnie przez stronę. Druga zasada, kochani, zawsze, zawsze dopytujcie, jeżeli nie jesteście czegoś pewni. Jeżeli nie ma składu, zawsze pytajcie o skład. Jeżeli oczywiście jest to dla Was ważne, bo wiadomo, nie dla wszystkich jest skład ważny. Ale jeżeli zwracacie uwagę na skład, to zawsze zapytajcie. Jeżeli osoba zaczyna coś kombinować, nie odpowiada na pytanie, zrezygnujcie z aukcji, znajdziecie coś lepszego. Zdarzyło mi się pytać przez miesiąc kogoś o jakąś rzecz, na której mi zależało, ale ostatecznie rzeczywiście wycofałam się z tej aukcji i dobrze zrobiłam. Jak się okazuje później, słuchając historii niektórych osób, które zostały po prostu oszukane albo wpłaciły i no i po prostu te pieniądze wróciły, bo nawet nikt się nie odezwał, nie zareagował na zakup. Tak się też zdarza, bo też mi się takie coś zdarzyło. Ale moi drodzy, pamiętajmy o tym, żeby zawsze dopytywać. Jeżeli chcecie wiedzieć konkretne rozmiary, zawsze pytajcie, piszcie o szczegóły i bądźcie konkretni. Zawsze zapytajcie, o które wymiary konkretnie Wam chodzi. Poproście, jeżeli nie o zdjęcie na sylwetce, to przynajmniej o określenie, na przykład, czy jest coś bardzo krótkie, czy trochę dłuższe, bo zaraz zobaczycie, jakie ja błędy popełniłam i dlaczego warto to robić, bo też mi się zdarzyły wpadki. No, także warto się uczyć na moich błędach bardziej niż na swoich. Ja też się staram zawsze wyciągać wnioski z błędów innych. No, słuchajcie, no i to była moja kolejna rada. Zawsze właśnie pytajcie o szczegóły, dopytujcie, poproście o ekstra zdjęcia, bo naprawdę
jest taka zwykle możliwość, żeby dostać ekstra zdjęcia, czy w innym oświetleniu i tak dalej. Bo na przykład, moi drodzy, ja kupiłam spodenki z Zary, które chciałam niedawno mieć takie, które są teraz na moim Vinted zresztą. I nie dlatego je wystawiłam z powrotem, że mi się nie podobają, bo podobają mi się, ale zdjęcia, które wstawiła sprzedająca, były po prostu, pokazywały te spodenki jako szare. I bardzo podobał mi się zestaw kolorów takiego szarego tweedu z niebieskim, w takie większe pepitki, ale jak przyszły te spodenki, okazało się, że to było tylko oświetlenie, bo no i nie dopytałam o kolejne zdjęcia, to był mój duży błąd. No, także chciałam mieć szare, dostałam białe praktycznie, no i te spodenki są na sprzedaż. Jeżeli chcecie mieć białe, niebieskie, to są u mnie na Vinted i możecie oczywiście pertraktować ze mną w sprawie ceny. Słuchajcie, przede wszystkim właśnie to jest kolejna rzecz, jeżeli uważacie, że coś jest dla Was za drogie, to albo nie kupujcie, albo zaproponujcie zawsze swoją cenę. Zawsze warto zaryzykować, bo nóż sprzedającemu będzie zależało na czasie i coś już długo ma i chciałby się tego pozbyć, chciałby to po prostu sprzedać i wtedy będziecie mieć dużą zniżkę, będziecie mieć taniej, także warto pytać, nie ma się co wstydzić, że się targujecie. Po to są takie portale, żeby właśnie targować się i żeby ustalać cenę, jaka Wam będzie odpowiadać. Oczywiście może ktoś się nie zgodzić, zawsze jest takie ryzyko. Ja też czasem akceptuję, czasem nie, zależy, czy ta rzecz naprawdę jest dla mnie jakaś wartościowa i jeżeli sobie zdaję sprawę, że mam czas i jest to na tyle fajna rzecz, że na pewno znajdzie się kupujący w normalnej cenie, no to wtedy się na to nie godzę, oczywiście. Ale zawsze trzeba spróbować, także moim zdaniem to też jest jedna z ważnych rzeczy na Vinted. Targujcie się i proście o niższą cenę, jeżeli uważacie, że coś jest za drogie. No i przede wszystkim pamiętajcie, że zawsze możecie nie dać OK po kupieniu, jeżeli Waszym zdaniem ta rzecz nie jest tym, o co prosiliście, albo się zbyt odbiega od Waszych wyobrażeń, od tego, co naprawdę sprzedający dał, to zawsze można zgłosić problem i po prostu nie zaakceptować rzeczy przysłanej. Także po prostu szanujmy się, kochani. To jest moja rada. Szanujmy się, oczywiście szanujmy sprzedający, ale szanujmy się jako kupujący też, bo trzeba umieć postawić na swoim. Jeżeli coś uważasz, że nie jest odpowiednie, no to, że nie jest takie, jak miało być, to trzeba to zgłosić. Z tymi spodenkami, o których Wam mówiłam, to jest o tyle ciekawe, że stwierdziłam, że sprzedam te spodenki, bo są ładne, więc nie będę ich jakby odsyłać. Po prostu stwierdziłam, że te nie były to takie drogie, żeby te 15 zł za zwrot miało sens. Stwierdziłam, że po prostu puszczę je dalej, bo są ładne, a że nie są odpowiednie dla mnie, bo nie jest ten kolor, o który mi chodziło, to może ktoś po prostu znajdzie sobie takie, jakie chciał. No, teraz idziemy do konkretnych rzeczy już. Moi drodzy, zacznę od czegoś, co musicie mi koniecznie poradzić, czy zostawiać, bo jest to właśnie rzecz, przy której nie zwróciłam uwagi na długość i niestety, ale ta długość nie jest dla mnie najlepsza, jest za krótka. Bardzo spodobała mi się ta spódniczka. To jest spódniczka Zara Trafaluk Winter Collection. Ma fajny skład, ma bardzo ładny kolor, już Wam mówię. I to jest taki, chyba taka troszkę vintage spódnica, zobaczcie. Wydaje mi się, że tametki już nie są używane. Na pewno nawet. I moi drodzy, podszewka z rayonu i jest to 64%. Strasznie ciężko to przeczytać. 64 mohair, 29 wełna i tu jest bardzo drobny 7% tylko nylonu w tej spódnicy, więc bardzo, bardzo super skład, naprawdę. I zobaczcie, przepiękny wzór i kolor jest tej spódniczki, dlatego bardzo się nią zainteresowałam. Oczywiście tak krótką spódniczkę noszę w jakieś swoje wolne dni, w weekendy, ale pokażę Wam, dlaczego ją kupiłam. Szukałam spódniczki do tego swetra, bo bardzo mi się spodobał ten sweter z Gapa, który kupiłam kiedyś w Lumpeksie, który też, nawiasem mówiąc, ma świetny skład, taki sweter. Pokażę się Wam teraz w tej spódnicy i w tym swetrze, mimo że naprawdę ta spódnica jest na mnie mega króciutka, ale i pytanie do Was, patrząc na to, jak wyglądam w tym, czy po odwłożeniu 2 cm ekstra, bo tutaj mam w środku zakład jeszcze 2 cm, mogłabym to wypuścić i na przykład obrębić naokoło jeszcze czymś, na przykład jakąś wełną, zrobić taki fajny ręczny ściek z wełniany. Czy taka długość 2 cm ekstra by
by była do zaakceptowania waszym zdaniem, bo teraz tak jak jest przy tej długości, no to naprawdę nie mogę nosić tej spódnicy nawet w wolnym czasie, po prostu jest na tyle krótka, że się czuję skrępowana w niej. Po prostu, czy 2 cm zrobią różnicę i czy waszym zdaniem mogę nosić, jeżeli ona nawet 2,5 cm tam mamy zakładu od spodu. Tak, tymczasem, no zobaczcie, całkiem fajny zestaw, sweterek pastelowy, pastelowa spódniczka w świetnym składzie. No, także bardzo, bardzo mi się podobał ten pomysł noszenia tego jako komplet. No niestety, okazało się, jak widzicie, nie sprawdziłam dobrze. Niby długość ok, ale jakoś, wiecie co, wyobraźnia czasem nas zawodzi i dlatego trzeba sobie zacząć rzeczy wyobrażać. To jest moja rada. Jeżeli nie jesteście pewni, to sobie wyobraźcie, przymierzcie sobie kawałek, nie wiem, kartki, podłóżcie swoją spódnicę i zobaczcie, czy taka długość, którą proponuje sprzedający, jest ok. No bo widzicie, tu popełniłam błąd z tą długością. O ile tu jeszcze wchodzę, bo to jest, może być po prostu wyżej u mnie, nie musi to wisieć mi na biodrach. No to niestety, gdyby jeszcze to była biodrówka, to ona by była niżej, a niestety ta spódnica jest u mnie prawie w pasie. No i efekt jest jaki jest, także ostrzegam. Zawsze używajcie wyobraźni, kupując na Vinted, bo nie możecie tego zmierzyć dopiero na miejscu. Ale zostawiłam tą spódniczkę, bo jeżeli okaże się, że będzie rzeczywiście nie do zaakceptowania ta długość, no to po prostu cały ten komplet i sweterek, i spódniczkę wystawię u mnie w sklepie i będziecie mogli sobie ją kupić. Także bardzo Was proszę o radę, czy kombinować, przedłużać o te 2,5 cm i zostawić sobie cały ten komplecik, jak uważacie, czy właśnie dać go do sprzedania i po prostu udostępnić dla kogoś, kto będzie miał z tego frajdę i kto na przykład ma niższy wzrost albo jest po prostu też dużo młodszy, na przykład jest nastolatką i może nosić aż tak krótkie rzeczy. Znaczy nie, że ja nie mogę oczywiście, tylko po prostu sama już nie czuję się w tym dobrze, że coś jest aż tak krótkie, że niemalże ledwo przykrywa mi pośladki. Wiecie, o co chodzi, prawda? Kochani, idziemy dalej. Następna rzecz. Słuchajcie, kupiłam spodenki. I z tymi spodenkami jest taka historia, że jestem z nich bardzo zadowolona. Trochę jest ten rozmiar na mnie lekko mały, ale wiecie co, ja teraz naprawdę dbam o linię, więc myślę, że tak miesiąc, dwa do lata uda mi się jeszcze ze 2 kilo zrzucić i wtedy te spodenki będą miały wystarczająco dużo luzu, nie będę się czuła w nich aż tak ściśnięta. W każdym razie spodenki są bardzo fajne. To są, kochani, spodenki z H&M, też jakieś chyba już vintage, a może nie są vintage, może to jest nowa kolekcja H&M nawet jakaś. Spodenki są z lnu, więc super, z wysokim stanem, z paskiem i chodziło mi o niebieskie spodenki właśnie, o takie błękitne, żebym mogła je nosić do niebieskiej marynarki, słuchajcie. No i, twoja babka wróżyła, teraz pytanie. Właściwie te spodenki mi się bardzo podobają. Chyba je zostawię i zobaczymy, czy po prostu trochę uda mi się, wiecie, poluzować do tych spodenek, czy będą jednak takie bardzo, bardzo sexy, jakie są, a wolałabym mieć luźniejsze. Po prostu wolałabym mieć luźniejsze. Nie uważam, że są jakieś bardzo za małe, ale wolę, jak jest więcej luzu w spodenkach takich na lato. W każdym razie bardzo fajna rzecz i jeszcze moja jedna rada, oglądajcie rzeczy, które kupujecie, bo tutaj jest taka mikrodziurka, mikroubytek. Ja się tym nie przejmuję, bo ja sobie to zrobię tak, że nie będzie tego widać. Oczywiście to mi zajmie trochę czasu, ale wiecie co, powiem Wam szczerze, że nie zobaczyłam tego przyjmując te spodenki. No i uważam, że niestety osoba sprzedająca nie zaznaczyła tego, więc w takim przypadku miałabym 100% prawo do zwrotu tych spodenek, bo nie było to nigdzie pokazane, że spodenki są lekko uszkodzone, więc no nie jest to do końca uczciwe, nie powinno się tak robić i ja na przykład nie robię czegoś takiego, jeżeli rzecz ma wadę, to ją po prostu wskazuję, robię zdjęcie i no i wtedy liczę na to, że jeżeli ktoś chce sobie sam za niską cenę to zrobić, no to sobie robi, a jak nie, to no nie powinno tak po prostu być. Tymczasem spodenki jednak mi się podobają, uważam, że będą fajnie wyglądać, jeżeli zaakceptuję ich wielkość do właśnie fajnych stylówek na lato. Także tadam! Są spoko. Są naprawdę w porządku, jest fajny materiał, jest ten kolor, o jaki mi chodziło i ten krój, o jaki mi chodziło.
Idziemy dalej, moi drodzy. Kolejny mój zakup to jest taka sukienka Another Stories. Bardzo, bardzo fajna sukienka. I słuchajcie, oczywiście tą sukienkę kupiłam do konkretnych stylówek, ale też jest to taka okazyjna sukienka czarna. Czasem na niektóre okazje, no nie tylko na pogrzeb, bo też na jakieś inne oficjalne okazje, na przykład wieczorowe, tego typu sukienka z zakrytymi ramionami, z długim rękawem będzie fajna. Ale zobaczycie ją w programie stylówkowym, bo kupiłam ją do konkretnego programu. Jest to bardzo ładna sukienka i słuchajcie, zapłaciłam za tą sukienkę wcale nie aż tak dużo, bo chyba z przesyłką około 60 zł. Fajna sukienka, naprawdę ciekawy materiał i to jest wiskoza, aż 50% wiskoza, część materiału. Druga część posiada w sobie bawełnę i jedwab w dużej części, więc tak, jeden rodzaj materiału posiada właśnie wiskozę, drugi jedwab z bawełną, więc bardzo fajnie. Chyba ta główna część jest właśnie jedwab z bawełną, bo jest taka bardziej szorstka. Chodzi mi o tą bawełnę, że jest taka bardziej przypominająca bawełnę. To mi się wydaje, że ta cieńsza jest z wiskozą. No w każdym razie, zobaczcie jak w tym wyglądam. Uważam, że sukienka jest piękna, ma piękny krój, ma bardzo ładne guziczki, zobaczcie tutaj. No i bardzo ciekawie wygląda, ciekawie leży, jest bardzo ładnie uszyta, naprawdę. Uważam, że jest bardzo ładnie uszyta, jest niesamowicie oryginalna i no i zobaczymy jak się będzie sprawdzać, ale z tego zakupu jestem bardzo zadowolona, wszystko wymierzyłam, sprawdziłam. Ja mam dość szerokie ramiona, więc ona jest obcisła w ramionach, ale w tego typu sukience to mi nie przeszkadza, bo ona ma być dosyć przyległa do ciała i ma ładnie formować sylwetkę, więc po prostu no, jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego zakupu i uważam, że było warto, po prostu było warto. Ciekawa jestem Waszych opinii, koniecznie dajcie znać. No i przechodzimy teraz do praktycznie finału. Tak, jeszcze jedna rzecz, kolejne spodenki, bo festiwal spodenek, bo wiecie co, ja bardzo lubię krótkie spodenki. Czy w lecie, takie wiadomo już wakacyjne, czy na przykład spodenki do rajstop. Jak widzieliście mnie wielokrotnie w takich stylówkach, no to możecie przyznać, że jestem fanką krótkich spodenek i rajstop. Kupiłam przepiękne spodenki i tym razem naprawdę to jest według mnie strzał w dziesiątkę. To są spodenki z Zary. Niestety tu jest wycięta metka, ale widać, że to jest Zara rozmiar S. To są takie lekko oversize'owe spodenki i z cudownego materiału, bo to są spodenki z tej mojej ukochanej wiskozy z jedwabiem. Tu jest metka, więc Wam wszystko pokażę, nawet jest guziczek zapasowy. Także naprawdę spodenki są w super stanie. Już Wam wszystko czytam. 82% wiskoza i 18% jedwab. Jest na metce wszystko. Bardzo mnie zaskoczyło, że spodenki te, bo są takie, bo mam spodnie długie z Zary, takie w pięknym niebieskim kolorze właśnie z wiskozy z jedwabiem, z tego aksamitu. No i tutaj mi się udało takie spodenki, które w dodatku są trochę w takim stylu, no wiadomo, w spodenkach się nie jeździ na koniu, ale one mi się kojarzą z takim angielskim stylem, z takim właśnie jakimś żakietem do tego jeździeckim, ale oczywiście, oczywiście można je na milion sposobów stylizować. I ja tutaj już gdzieś występowałam w tych spodenkach i pokazywałam się Wam w stylówce, w filmiku, gdzie były kowbojki takie krótkie, to do tych kowbojek i do kolorowego swetra właśnie miałam te spodenki. Jestem z nich bardzo zadowolona, naprawdę są świetne, bardzo fajnie wyglądają do takich właśnie rajstop ażurowych, ale też do kryjących całkowicie byłyby super. No i będę je, być może mogłyby być fajne też do gołych nóg, bo one są bardzo cieniutkie i bardzo przewiewne, w ogóle tutaj nie grzeją. Wiadomo, może nie na 40-stopniowy upał, ale spokojnie na takie zimniejsze lato do fajnego żakietu z lnu mogłyby być też super, super stylową do na przykład takiej krótkiej bluzki z lnu albo z bawełny, czy do t-shirta po prostu, do takiego topika. Bardzo fajna rzecz, bardzo ładny kolor, wiecie, to nie jest bluzka, więc mi nie przeszkadza, że to jest brązowe, bo to nie będzie przy twarzy, u góry będę mieć coś jaśniejszego po prostu, a te spodenki będą u dołu i tadam,
piękne, naprawdę w super stanie spodenki, fajnie zrobione, bardzo fajny materiał, więc naprawdę tutaj muszę powiedzieć, że zastanawiałam się nad tymi spodenkami poważnie, oglądałam 10 razy, nie kupowałam pod wpływem impulsu, że natychmiast wciskam kup teraz, tylko miałam je chwilę w obserwowanych i po prostu przemyślałam sprawę, popatrzyłam do czego będą pasować i dopiero kupiłam. I też jest to moja kolejna rada, po prostu nie kupujcie pod wpływem impulsu, nawet jeżeli by uważacie, że coś zaraz zniknie, bo naprawdę można wtopić, nie zastanawiając się nad tym, czy to jest coś potrzebnego, czy to jest na pewno to, o co Wam chodzi, czy to jest na pewno dobry rozmiar i czy warta jest cena tego przedmiotu. Także czy przedmiot jest warty swojej ceny, przepraszam. Także to jest naprawdę fajny, fajny zakup, według mnie. Tak, czyli tak na razie tak 50-50, trochę w top, trochę dobrych zakupów, ale zobaczymy co dalej. Słuchajcie, teraz będzie właśnie ta ostatnia część i to będzie dokładnie 50-50. Chciałam kupić szlafrok. Moi drodzy, poluję od dłuższego czasu na gruby, taki bardziej na zimną porę roku, szlafrok z bawełny. W każdym razie naturalny musi być. Miałam takie szlafroki, ale one były tam za cienkie. Po prostu naprawdę musi to być ciepły, przyjemny szlafrok, a nie chcę już nosić tych sztucznych szlafroków plastikowych. Wiecie, te takie z takiego flauszu milutkiego, one są super w noszeniu, tylko że niestety, ale no one są sztuczne i stwierdziłam, że już nie chcę nosić sztucznych. Też ze względu na to, że to dodatnio jonizuje organizm, a to nie jest nic zdrowego dla nas ludzi. Nie jestem kotem, żeby to było dla mnie korzystne. No i stwierdziłam, że koniecznie chcę sobie kupić właśnie na wiosnę, póki nie ma lata w każdym razie, taki szlafrok z bawełny. Fajny szlafrok z bawełny. No i zaobserwowałam kilka tych szlafroków. No i wiecie co, i tu popełniłam błąd, bo stwierdziłam, że najtańszy szlafrok, który miałam zaobserwowany, około 40 zł kosztował. Całkiem jest fajny. Trochę miałam takie niejasne odczucia wobec niego, nie byłam tak 100% pewna, ale stwierdziłam, no zaryzykuję, bo 40 zł. No i właśnie to jest błąd, kochani. Jeżeli nawet coś jest najtańsze, to zawsze warto zastanowić się, czy warto ryzykować połowę ceny, czy lepiej dołożyć jednak trochę więcej, drugie tyle, ale mieć coś naprawdę takiego, z czego będziecie w 100% zadowoleni i co naprawdę spełni wszystkie Wasze oczekiwania. Bo wiedziałam, że ten szlafrok jest trochę krótki, że on nie jest taki całkiem długi, a chciałam dosyć długi. No i tutaj nie posłuchałam swojej intuicji, dlatego Wam radzę, słuchajcie swojej intuicji. Jak coś Wam mówi, że nie, że nawet no nie warto zaoszczędzić trochę, bo teraz będę musiała się tego szlafroka pozbyć. A to nie dlatego, że mi się nie podoba, bo jest naprawdę, zobaczcie jaka gruba frota, bardzo, bardzo gruba frota, bardzo ładny kolor beżowy, tylko po pierwsze ten szlafrok jest na mnie nieco za duży, ma za nisko te szlufki, no i tego jakby trudno było już przewidzieć, bo na zdjęciach tego tak nie widać. Po prostu jest to chyba szlafrok bardziej męski niż damski, co też nie było napisane w aukcji, więc zawsze dopytujcie, no bo widzicie, ja tutaj pokierowałam się trochę taką spontaniczną zachcianką, no i niestety, ten szlafrok będzie gdzieś, pewnie pojedzie na wieś, będę go nosić, ale będę go nosić raz na czas, nie na co dzień, bo jest naprawdę dla mnie bardzo ciężki. Słuchajcie, to świadczy o tym, że jest porządnie zrobiony, bo to jest bardzo dobra firma, 100% bawełna jakaś organiczna. W ogóle tutaj ma wyszytego takiego, nie wiem, czy to jest lama, czy co to jest. Naprawdę jest w dobrym stanie, tylko on naprawdę jest tak potwornie ciężki. To jest dla faceta i to takiego silnego faceta, może nie bardzo wysokiego, aczkolwiek spokojnie na SM może być dla mężczyzny. No i po prostu ten szlafrok się dla mnie nie sprawdzi, bo wkładanie go jest dla mnie wysiłkiem, bo jest po prostu ciężki. Tu jest tyle bawełny, że naprawdę, nie wiem, tydzień zbierania chyba. W każdym razie, sam szlafrok jest ok, ale po prostu ten szlafrok nie jest dla mnie. No, a drugi zakup był już super, bo słuchajcie, kupiłam szlafrok Pier One, nowy z metką i jest on z kapturem, jest on 100% z bawełny, jest nowiutki, kosztował 80 zł, plus wysyłka oczywiście.
No i naprawdę, może to być szlafrok też unisex, bo jest taki ciemny kolor. Ja wywijam rękawy, bo ja nie lubię w szlafroku mieć długich rękawów, takich za długich. A on ma takie troszkę długawe rękawy. Ma takie czarne obszycia. Pasuje mi do łazienki, bo ja mam dużo szarości, takich lekkich szarości w łazience. Jest naprawdę nowiutki, idealny, leciutki. To jest bawełna, więc super, po prostu super. Jestem zachwycona tym szlafrokiem. Widzicie, jest metka w ogóle. Więc uważam, że jak za nowy szlafrok, naprawdę fajnej jakości i naprawdę o taki szlafrok właśnie mi chodziło. Miałam nadzieję kupić jaśniejszy, kremowy na przykład, ale z drugiej strony będzie bardzo praktyczny. No i pasuje do łazienki, pasuje, przede wszystkim pasuje do mnie. Zobaczcie, jak wygląda w tym szlafroku i ocencie sami. Jestem zadowolona. Drugi strzał był udany, no a tamten szlafrok po prostu będzie taki awaryjny, powiedzmy. No bo niestety za szybko zdecydowałam się na jego kupno i przesłanki do zakupu były niewłaściwe. Powinnam była się kierować naprawdę swoimi takimi potrzebami i swoją intuicją. I to Wam radzę, kochani. Na dziś to już wszystko. Jestem bardzo zadowolona w ogóle z efektu tych zakupów, bo się dużo dowiedziałam, nauczyłam. I im późniejszy zakup, tym był lepszy. Także dawno nie kupowałam na Vinted. To też jest inna sprawa, że wyszłam z wprawy trochę. Także polecam Wam oczywiście zakupy na Vinted, ale pamiętajcie o tym, żeby nie kupować pod wpływem impulsu i zawsze, zawsze dopytywać i negocjować. Także pozdrawiam Was już teraz bardzo serdecznie. Cześć!